No to fajnie. Wow, drzewo leci! Walnęło, walnęło merchanta w łeb, przeleciało. Rekiny nawet! Flying Shark! Co tu teraz, wszyscy będą spadać na mnie? Wow! Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z Overhaula. Jak widzicie, jesteśmy na Corruption i tak bez przedłużania chciałem przejść do walki z Eater of Wardsem, bo uważam, że uda nam się go ubić i mamy już naprawdę dużo HP wszystkiego, także nie powinno być to problemem, a wydaje mi się, że dzięki temu odblokujemy sobie bardzo dużo możliwości w naszej grze. Myślałem, by może iść do cave'ów szukać goblina, ale stwierdziłem, że walka zawsze na propsie, myślę, że wam się spodoba. Dobra, to lecimy w dół. Ogólnie wziąłem ze sobą bombę, wziąłem ze sobą spajki bole, których będę używał do walki z Eater of Wardsem. I wydaje mi się, że jakoś to pójdzie. Tak samo wziąłem jeszcze potki. Warto mieć też na uwadze, że mamy już praktycznie lato. I teraz jak nastanie ranek, to będzie pierwszy dzień lata. Nie wiem, co mnie będzie czekać, ale wolę właśnie też z tego względu jak najszybciej powalczyć z Eater of Wardsem, żeby mieć lepszy ekwipunek, bo nie wiem, co mnie... O właśnie, lato wyskoczyło. Beast Swarm na przykład tu jest. Aha, no to fajnie, to będzie jeszcze więcej utrudnień, więcej pszczół. Już teraz mnie bardzo, bardzo, bardzo wkurzały, no ale dobra. W każdym razie, co my sobie teraz porobimy? Muszę jakąś kulkę rozbić, żeby pojawił się nasz iterek i przydałoby się jeszcze zregenerować. Ale widzę, że bardzo dużo się teraz będzie pojawiać mobów. Widzę, że itery praktycznie cały czas nachodzą. Także będzie to... Myślę, że jakieś utrudnienie podczas tej walki, ale myślę, że możemy spróbować mimo to. To jak robimy? Może tutaj powysadzam wszystko i od razu przystąpimy do walki. Gdzieś tam mogę postawić ognisko. O, ognisko jest. I co? Łykamy potki. Rzucam bombę. Załatwi tam sprawę. I lecimy z iterem. No się będzie wszystko trząść. Dobra, rzucam spajki bole. To jest, wbrew pozorom, dosyć mocna broń na tego bossa. Dużo można tym zdziałać, ale chcę też robić jakieś uniki. O właśnie. Obrót tutaj będzie zbawienny w wielu sytuacjach. Znaczy obrót, to turlanie się moje całe. Widzicie, że w ogóle nie tracę HP. Także może nawet iter jest prostszy niż na normalnej Terrarii. No nie wiem, nie wiem. Ale póki co idzie naprawdę nieźle. Zobaczcie, jak go kroję. Po prostu kroję go. Nic nie może zrobić. O Boże! No fajnie, bo tam główkę załapałem nieźle. Ja się teraz wycofałem z tego. Patrzcie, ile w ogóle tych małych iterów przychodzi. Dobra, potka sobie łyknę. Małe itery tutaj nadciągają. Bardzo prężnie. O, jak mnie wystrzeliło! Patrzcie, to już jest prawie koniec itera i powiem wam, że to była prosta walka, ale z takim ekwipunkiem, jakim mam, to naprawdę widzicie, że poszło easy. Nie mamy się tak naprawdę co dziwić, że tak łatwo poszło, ale szczerze liczyłem na to, że będzie troszkę więcej zmian w iterze. Widzieliście, że oczko miało to całe takie trzęsienie ekranu, tu też jakieś było, ale mniejsze, mi się wydaje, nie było to aż tak widoczne w tej całej walce, w tym całym chaosie bicia. Natomiast sam bossik bardzo prosty i sama zdolność unikania, widzicie, jak przydatna się na niego okazała. W każdym razie mam tutaj treasure baga, otwieram i mamy Worm Scarf, to co bardzo chciałem mieć. I cieszę się, że mamy. Teraz wystarczy, że jeszcze goblina sobie znajdę i tam jeszcze porobimy sobie dużo łączeń butów, że tak powiem. Jeszcze muszę hermeski w ogóle znaleźć, to jest problem, pewnie się dzisiaj tym zajmiemy. To co by się przydało porobić? Może do dżungli pójdziemy, tylko w jakim celu? No szukanie goblina i troszkę ekwipunku możemy załapać. Ivy Whipa możemy sobie zrobić. Może hermeski spotkamy? Chyba to jest dobry pomysł, tylko boję się o to lato. Że to lato coś nam tam zmienia w dżungli. Było coś, jakaś mowa o pszczołach. I że to będzie jakimś problemem, no. Ale chyba nie będzie aż tak źle. W ogóle zobaczcie, trawa teraz zrobiła się taka jasno... No taka limonkowa, o. Widzicie to? Kolor trawy się zupełnie zmienił. Ciekawe, czy na przykład jesienią trawa będzie czerwona, albo to było fajne. Kurde, ale czad. Przypominam, że po pokonaniu itera, albo po prostu bossa z jakiegoś rodzaju zła, że tak powiem, mamy już możliwość na overhaulu, że nam spadnie meteoryt, także wkrótce może się to stać. I
będziemy też mieli lepszy ekwipunek. Aczkolwiek skoro... w ogóle gdzie ja mam demonit? Czemu nie mam demonitu? Gdzieś mi się zestakował chyba. Tu jest demonit. Zrobię sobie póki co ekwipunek z demonitu. Myślę, że mogę tak zrobić, zaczynając od kilofu oczywiście. Dobra, robię już, trudno. Szkoda, że mi nie wystarczy na cały ekwipunek. I dwa defensa więcej. Zawsze na propsie. Nie no, może być. Zostawimy już tak sobie, to odłożę gdzieś tam do skrzynek. I ludziska, tak jak mówiłem, ruszymy sobie do dżungli. Może spotkamy goblina, na pewno nam to sporo ułatwi. Być może właśnie wtedy spotkamy też hermeski. Fajne jest to, że już mam max many, więc już gwiazdek nie muszę aż tak kolekcjonować. Pod tym względem jest naprawdę w porządku. Dobra, powyrzucam sobie jeszcze na razie zbędne przedmioty. Tutaj potki wrzucę do skrzynki. I fajnie by było też Ivy Weepa zrobić, no powiedzcie, że nie. Patrzcie, Menela spotkałem. Dobra, Menel, chodź, wskakuj, rzucaj piwskiem, osłaniaj. To wybierzemy się do tej dżungli i powiem wam, że jest lato. Myślałem, że deszcz, burze to jest domena wiosny, ale tutaj mimo tego lata bardzo często możesz napotkać pioruny i często się coś pali. Także ja się tu rozglądam, bo mimo wszystko nie chciałbym tego wspaniałego biomu, tej wspaniałej limonkowej trawy się pozbywać, bo naprawdę mi się podoba. To jest właśnie ta trawa, która jest na logo Overhaula. Fajnie wygląda, naprawdę, podoba mi się, to jest ta taka dżunglowa. Powiedzmy, teraz jest wszędzie. Zobaczymy, co będzie nas czekać. Takie może rarytaski też będę zbierał. To widzimy się może już w cave'ach, bo tam ostatnio dolazłem do fajnego momentu. To może tam teraz wrócę. Skoro robię cięcia, no to i tak wróciłem się po spelankery i patrzcie, co tu wyrosło. Po prostu taki ul sobie wyrósł i chyba teraz będą one wszędzie się pojawiać, bo tam była nawet informacja o tym, że niektórych rzeczy będzie więcej. Kurde. Tu ostatnio wróciliśmy, ale widzę, że emeraldowa pochodnia robi swoje. Nie wiem, tak postawiłem, fajnie, że się podpaliłem, naprawdę. Miło mi się od razu robi. Wiecie co, łyknąłbym sobie spelankera i wyhaczałbym już skrzynki powoli, tak samo. Może goblin gdzieś się tutaj napatoczy. Też muszę się rozglądać uważnie. Mam nadzieję, że faktycznie wyjdziemy z tymi hermeskami, bo ileż można tego szukać, naprawdę. To jest jakaś klątwa z tymi hermeskami, no. Ja już nawet myślę, że powoli bym mógł nawet na Skeletrona iść, naprawdę, to nie byłby aż taki problem. Ale z drugiej strony myślę sobie właśnie, że mamy też sporo niepodokańczanych spraw, jeśli chodzi o cave'y, na przykład Rubin przydałoby się zdobyć, czy Slime Raina nawet nie miałem, no to właśnie, chociaż na przywoływaczkę tego King Slime'a przydałoby się uzbierać. I wiele, wiele innych takich rzeczy, także ja nie chcę za bardzo szarżować też. W ogóle zwróćcie uwagę na to, na ile ja mam truciznę. Masakra z tym. Może kapusta gdzieś wypadnie? O Jezus. Ta trutka. Dobra, będę się może turlał. Wow, ile szerszeni, ile szerszeni. Wow. Life Crystal. To co tu się dzieje, to jest po prostu niemożliwe, ludziska. To jest po prostu niemożliwe. Przecież ja tu nie mam żadnych szans, mimo tego co mam. Tyle mi się wszystkiego tutaj, wszystkich tych gadzin respi. W sumie jakby o tym pomyśleć, to przecież w Corruption też tak było, że mnóstwo mobów mi tam wyskakiwało. No ale tutaj to jest o wiele wyższy poziom, bo te moby są o wiele trudniejsze. Na przykład takie hornety, manitery. No z jednej strony dużo dropów fajnych do Ivy Weepa i tak dalej, ale no i tak to jest trudne. Nie wiem, może dam tu jakoś radę, ale póki co to ja tego nie widzę. O. No i co ja mam? Widzicie to? Ja się czuję, jakbym był na jakimś po prostu cheat modzie i bym sobie spawn rate dał razy 30. No patrzcie, to nie da się. Może zmieńmy trochę tactics. Ja tu sobie zawalczę z oczkiem. Wydarł się co prawda, ale to raczej nie będzie już takie trudne po tym wszystkim. I zdobędę sobie dzięki temu demonit, co pozwoli mi zrobić już powiedzmy hełm. I wtedy będę miał większe szanse na przeżycie w czymś takim jak dżungla. Aczkolwiek naprawdę to nie wygląda kolorowo, jak tyle mobów mi się respi. Spawn rate to jest powalony tutaj, nie wiem czy to wina lata, czy po prostu overhaul tak ma. Jakoś nie zauważyłem, żeby aż tyle się tych gadzin respiło wcześniej. Chyba właśnie lato tak wszystko utrudniło. Dobra, poharatamy go jeszcze trochę i do widzenia.
No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Spokojnie, ale spokojnie, ty się nie przejmuj. Zaraz będziemy świadkami podobnego tego. Wiecie, jak on się rozwala. Fajnie to wygląda. O! Fajne te efekty. Szkoda, że Iter nic takiego nie miał, ale z drugiej strony trudno powiedzieć, jakby to mogło wyglądać. Takie jego ostateczne rozwalenie. Czy ta tarcza jest lepsza od mojej? Tak, bo ma jakiś prefix, chociaż tyle. Dobra, to sobie powrzucam, mi zależy tylko na demonicie. Nie wiem, czy mi wystarczy, bo to jest 68 bryłek. No nie wiem. No nie wiem. Chyba, ale chyba wystarczy. Gdzie się coś pali? Znowu na prawo? Ale to jest upierdliwe. No, i mamy hełm. Mamy hełm, można teraz coś działać. To się nazywa, kurczę, 25 defensa, mniej niż jak miałem w zbrojce, no ale przynajmniej movement speed mam. O, dobra, 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 mamy meteoryt. Biorę w takim razie bombosy, mam nadzieję, że bomby działają. I szukamy tego meteorytu, szukamy, chociaż tyle sobie zrobimy. Jak z tą dżunglą mi nie wypaliło, bo taki jest spawn rate, to może chociaż coś z meteorytu sobie porobimy. Ska, mam meteoryt, ale wiecie co jest fajne? Ogólnie, o, w ogóle wyleciały mi gacie Enshin. Patrzcie ile ich jest ludziska, patrzcie, masakra, masakra z tym, będę musiał to jakoś wykombinować, jakiś tactics. Ja nie sądziłem, że na overhaulu jest aż tak trudno, z bossami na przykład teraz z Iterem nie było problemów, a znowu bardzo duży spawn rate jest. No, ja nigdy tylu przeciwników na mapie nie widziałem, jeśli chodzi o meteoryt. Przecież ja tu nie mam co! Dobra ludziska, musimy szybką akcję, bo to co tutaj może być za chwilę, to jest niepojęte. Dobra, dobra. Jeszcze żadnych przeciwników nie ma, o dziwo, może to podczas deszczu się tyle respi. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale chcę meteoryta. Póki co akcja w miarę udana, tutaj moje goldy z wcześniej. Pewnie jak zacznę teraz się bić z nimi, no to następne 50 mi przyleci. Dobra. No, nie jest źle, nie jest źle. Może się stąd wycofam. Oj, 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 to nie wygląda już dobrze. Patrzcie, jakiś sztorm mi idzie. Czego mam się spodziewać? Boję się. No, fajnie, że mi dzisiaj... Wow, wow, piranie spadają z nieba. No to fajnie. Wow, drzewo leci! Walnęło, walnęło merchanta, w łeb przeleciało. Rekiny nawet! Flying Shark! Co tu teraz? Wszyscy będą spadać na mnie? Wow! Faktycznie sztorm! Jeszcze jakieś bańki chyba takie są, albo mi się wydawało. I co ja mam teraz zrobić? Teraz to kompletnie się znikąd nie ruszę. A może to jest okazja, żeby zdobyć te płetwy? A, płetwa jest. Przeleciał, wleciał mi do domku. Co? Wow, drzewem jeszcze. Drzewo to chyba też ma HP, bo tam pasek zdrowia był przy tym drzewie. Co tu się dzieje? No nie mogę po prostu. Jakie rzeczy w tej Terrarii są. Ja się przejmuję, bo zdycham jak idiota, a tu jeszcze takie rzeczy wyskakują. Boże, Boże, Boże. Wszystko się pali. Też się palę. O nie, pielęgniara umarła, chciałem się właśnie uleczyć. No to co, mamy przetrwać sztorm. To niezła misja. Będą mi wszędzie rybusy lecieć. Ojeju. Nie sądziłem, że tu takie rzeczy mogą być. Patrzcie, co jeszcze kompas, znaczy depth meter mi wypadł i aglet mam. Aglet to akurat potrzebowałem do... Później jak będę chciał hermeski ulepszyć. Patrzcie, sailfish, wow! Jakie dropy! Sailfish bootsy, już nie muszę hermesów szukać! Co jest? To jest to najdziwniejszy sposób, w jaki zdobyłem coś przyspieszającego, jeśli chodzi o buty. O Boże! 9 już płet mam. Może zamknę sobie drzwi? Szkoda, że wciąż nie mam goblina, muszę go znaleźć. Tu jeszcze meteoryt wcześniej, ale nie, no te sailfishe to mnie kupiły normalnie. Co to ma być? Dobra, to teraz znaleźć tylko goblina i... Mamy tak naprawdę już wszystkie buty tam potrzebne.
Chciałem mieć więcej tego meteorytu, ale mało go wyjątkowo tam spadło. Też nie mogłem więcej się dorobić. Ciekawe, jakie jeszcze dropy będą z pirani i rekinów. Czego mogę się spodziewać? Pozabijam ich trochę. A to jojo to nie wiem, czy to powiedziałem, ale fajnie, bo ono się w ogóle nie kończy. Ma, no w ogóle nie trzeba będzie naprawiać go. Nie wiem, czemu taki wyjątek stanowi, ale okej, w porządku. Wow, płetwy wypadły. Jakby takie waterwalking bootsy wypadły, to by było jeszcze lepiej. Bo to by oznaczało... znaczy, tak mogę się w sumie spodziewać, że z tych wszystkich pirani i rekinów wylatują rzeczy, które są z basenowych skrzynek. I nie tylko z basenowych, bo też widziałem na przykład Depth Meter albo Aglet. To takie waterwalking bootsy też są całkiem prawdopodobne, mogą wylecieć. Nie, nie z tego chciałem. O. Znowu płetwy. Hot. Jest bardzo ciepło. Ja pipcze, co tu się dzieje? Rekin jeszcze w klocku. Też mi pisaliście wielokrotnie, żebym czyścił te zwłoki. Ale szczerze powiedziawszy, wystarczy wejść i wyjść ze świata. Nie, wyjść i wejść. Na odwrót. I wtedy wszystko jest wyczyszczone, więc jak komuś się nie chce czyścić, no to też może tak zrobić. Dlatego z odcinka na odcinek nie martwcie się, flaków nie będzie. O, podpaliło nawet rekina. Też nie chcę stać blisko tego piorunochronu, bo zawsze coś oberwę od jakiegoś pioruna albo, no, naelektryzuje mnie. Boże, jakie przedmioty, ja się tu wzbogacę. Tak w ogóle to mam arms dealera, jeszcze mam. To tak myślę sobie, żeby wziąć monetki i kupić w mini sharka. Ktoś mówił, że mini shark został bardzo znerfiony, ale myślę, że możemy się przekonać. Teraz mamy nawet dobrą okazję. Faktycznie! Wow, ale fajnie strzela, tak się rozpędza. Fajnie całkiem działa. Ale faktycznie chyba znerfiony został. Możliwe, że dzięki temu ma więcej damage'a, ale nie wiadomo. Fajnie. Fajnie to ogólnie wymyślili z tym. Nie trzeba przeładowywać. Dobra, tutaj burza już się uspokaja. No, powiem wam, że dropy całkiem ciekawe i zdobyłem wreszcie jakiś rodzaj hermesków. Jest naprawdę na plus to wszystko. Tutaj jeszcze jakieś piranie zostały w klockach, ale no trudno. Mogę ewentualnie się... chociaż nie, tutaj więcej pszczół uwolnię. A przy okazji, jak już tu jestem, to możemy coś sobie powybuchać. Tylko tak, żeby przeżyć, nie obrywać głupio. Właśnie strasznie mało mi się tego meteorytu tu wydaje, że jest. Malutko, malutko. Mam nadzieję, że mi wystarczy na space guna i zbrojkę, chociaż no nigdy nie wiadomo. Trochę tego powybuchałem, ale w gruncie rzeczy wciąż mi się wydaje, że to są bardzo małe ilości. Przekonajmy się. 60 Starkanu, nie chcę... chociaż Starkanu widzę, że troszkę... jedną gwiazdkę na 3 strzały. Coś tu też się pozmieniało. Kurde, fajnie było kiedyś tam potestować, no ale dobra. Może zróbmy space guna i na zbrojkę chyba nie wystarczy. No 35, 45, chociaż nie. 40... Kurde, czterech sztabek zabrakło. No nie wierzę. Jezu, jak ja się narobię cięć i się nabiegam w tym odcinku, naprawdę. Dobra, ale teraz przynajmniej na wszystko mi wystarczy. Co tylko sobie zamarzę, to tak. Space guna robię. Jestem ciekaw, czy wciąż jest ten bonus set. Bo ostre nerwy widzę, że są ogólnie na tego typu rzeczy. Ale może jednak. O, patrzcie. Space gun kosztuje mniej many. Nie jest tak, że w ogóle nam many nie bierze. No to faktycznie ostry nerw. I wow! Chciałem zobaczyć, ile many bierze, ale patrzcie, jak strzela. Jak faktycznie, jak taki laser. Ale fajny. To chyba faktycznie słuszny nerw. Bo naprawdę będziemy mieli spory zasięg i takim strzałem to niemal natychmiast będziemy zadawali obrażenia na odległość. Patrzcie, tutaj na przykład coś pozabijałem. I teraz to... no, powiem wam, że chyba nawet ten nerw został wynagrodzony. I też mamy right click. Aha, right clickiem mamy normalnego space guna. A tak to mamy takiego, ale fajne, podoba mi się, bardzo mi się podoba, naprawdę. Spójrzcie, znalazłem steel whip, co to mi wypadło, wow. Znowu jakiś bicz.
Znalazłem Life Crystal, ale szukam teraz goblina, tak na szybkości. Wątpię, by było tu coś, co by was zaskoczyło, także staram się tak nieźle skipować. I chodzę oczywiście w tych naszych dobrze znanych cave'ach. Ale mam nadzieję mimo wszystko, że spotkam goblina. Na razie to tak średnio, nie widzę go nigdzie. A powinien być przecież. To jest kwestia tego, żeby... Kwestia jego znalezienia to zawsze było parę sekund, więc nie wiem, może coś się zmieniło. Przeszedłem tyle i wciąż żadnego goblina Tinkerera, aż się zaczynam zastanawiać, czy faktycznie się go jeszcze znajduje w jaskiniach na Overhaulu. Bo znalazłbym już dawno. No nie wiem jak to teraz wygląda. Ale no nie spotkałem, za to widzę, że przyszedł Traveling Merchant i ja w ogóle nawet nie mam domków wolnych. Także może lepiej by było w następnym odcinku albo poza nagraniem zbudować parę domków i może iść bardziej w ten sposób niż, tak wiecie, szukać tego goblina, skoro nigdzie go nawet nie ma. To aż dziwne, ale mogłoby tak być w sumie, żeby to zmienili, no powiedzcie, że nie. Ogólnie to sobie jeszcze zrobię hooka, no taki żeby był. Nie będzie chyba aż taki zły. Bo często mnie denerwuje, że nie mogę się w niektóre miejsca dostać, muszę się jakoś... O! Wow, jak zmienili hooka, kurde, ale dzisiaj dużo tych zmian jest. Nawet haki pozmieniali, ale dobra, jakoś to działa. Stopwatch? Gramofon. Tego nie było. Mam kasę, mam, to nawet kupię. Obie te rzeczy. Stopwatch, gramofon. I sobie dzisiaj już chyba odpuścimy tego goblina. Myślę, że napiszcie mi pod tym odcinkiem, czy chcielibyście następny odcinek zbudowania, czy może zająć się budowaniem poza nagraniem, bo to też jest w sumie ważne. Widzicie, że nasza skromna chatka, puchatka już tutaj nie ma za bardzo miejsca na cokolwiek i to nie wygląda dobrze. A gramofon? Muszę mieć najpierw jakieś płyty, nie? Winylowe. No niestety, klikam na to prawym, nic się nie dzieje. Także na razie chyba nic... Nie poradzę na to. Okej, powiem wam, ten odcinek był nawet emocjonujący. Dużo się działo. Jestem w miarę zadowolony. Mamy też bardzo fajne rzeczy. Myślę, że za niedługo możemy iść nawet na Quonbo i Skeletrona ogólnie. Możemy się dużo pobawić, ale zobaczymy. Najpierw jeszcze coś przydałoby się rozbudować, więc dajcie znać, czy chcecie odcinek zbudowania, czy może poza nagraniem się tym zająć. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i pa pa!